Dzień dobry. Dziś zza kierownicy poliftowej Skody Scali. Przyznam się bez bicia, że już zdążyłem zapomnieć, że w ogóle istnieje taki samochód. W czym no, pomaga sama Skoda? Bo tak naprawdę oferując zarówno Fabię, jak i Oktawię na tle Scali, powoduje, że mało kto myśli o tym samochodzie. A po raz kolejny dochodzę do wniosku, że to bardzo poważny błąd. Nie myśleć, nie pamiętać o Scali. Bo tak naprawdę to właśnie Scala jest najzwyczajniej w świecie kompaktową Skodą. Oktawia oczywiście jest oparta na tych samych gratach, ale Oktawia jest o tyle większa, o tyle potężniejsza, o tyle przestronniejsza, pojemniejsza, że bardzo trudno osadzać je obok siebie w tych samych kategoriach wagowych, o, że tak powiem po sportowemu. Scala jest samochodem o normalnych, kompaktowych rozmiarach, o całkiem przyzwoitym, kompaktowym bagażniku, o absolutnie niespotykanej ilości miejsca na nogi w drugim rzędzie, niespotykanej w klasie kompaktowej. I warto o tym pamiętać. Z przodu również miejsca jest co najmniej pod dostatkiem, chociaż oczywiście kokpit to jest Fabia. Bo to jest tak naprawdę jakby się stasowało dwie talie kart. Jedną pod tytułem Fabia, drugą pod tytułem Oktawia. Efekt jest zadziwiająco dobry. Tym bardziej, że ten efekt dostajemy w zadziwiająco dobrych pieniądzach. Oczywiście, wszystko jest względne, a to ile dziś kosztują samochody, że są o 30-40% droższe niż przed pandemią, mimo że inflacja wcale nie wyniosła 30-40%, no to po prostu w takim świecie żyjemy, bo pandemia zmieniła mnóstwo w charakterze przemysłu motoryzacyjnego, w charakterze przemysłu w ogóle, a przede wszystkim w logistyce, i w tym, co zwykło się określać jako koszty produkcji. I nie chodzi o to, że robotnicy nagle zaczęli dostawać o 30% wyższe pensje. Broń Boże. Nie, ale jak się poskładało do kupy wszystko to, co przed pandemią było takie oczywiste, czyli że wytwarzamy sobie najróżniejsze części i systemy z daleka od Europy, bo tam będzie taniej, to było oczywiste, że wszystkie wiązki elektryczne do okablowania samochodu wytwarzamy sobie na Ukrainie. Przecież oczywiste, bo to było taniej, wygodnie, transportowo, logistycznie świetne, ale jak wybuchła wojna, ta pełnoskalowa już, to nagle się okazało, że to do Ukrainy mamy do dostarczania mnóstwo rzeczy, i tak naprawdę właściwie cały przemysł motoryzacyjny z jego logistyką, z jego pomysłem na działanie trzeba od nowa ustawiać. Przy okazji, jak widać, ciągle pokazuje mi samochód, że jest ograniczenie do 40 km na godzinę, a co za tym idzie, ostrzeżenie o przekraczaniu limitów powinno się drzeć, och jak drzeć. Ja je wyłączyłem z tego właśnie powodu, że Scala to jest jeszcze ten samochód w grupie Volkswagena, jeden z tych samochodów w grupie Volkswagena, w których pamięć o ograniczeniach związana na przykład z tym, że tworzono ją jeszcze w czasach, kiedy droga była budowana,
no niestety ma prymat nad tym, co odczytuje pozycjonowanie satelitarne lub wręcz kamery. Przejechałem 4 km, nadal mamy 40 km na godzinę, a jadę po ekspresówce, która już od dobrych 2 lat ma tutaj ograniczenie do 120, nie 40. To jest smutne, tym bardziej, że no, Unia Europejska wymusiła na wszystkich producentach homologujących samochody w Europie, w Unii, wymusiła obecność tego systemu ostrzegającego o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości. I gdyby nie to, że go wyłączyłem, to już dawno byłaby afera, a nadal mam 40 km na godzinę. Dojeżdżam już do południowej obwodnicy Warszawy, do lotniska. To jest skandaliczne. No ale, jak to już kilka razy powiedziałem, dane do tempomatów adaptacyjnych i półaktywnych w grupie Volkswagena dostarcza zewnętrzna firma, która najwyraźniej jest niskokosztowa. Ciekawe, jakie wystawia faktury przy tych tak niskich kosztach. Niestety, w takiej sytuacji włącza mi się myślenie kategoriami teorii spiskowych. No bo jeżeli taki producent jak grupa Volkswagena cały czas jedzie na tak beznadziejnym oprogramowaniu, no to z jakiegoś powodu jedzie, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wróćmy do samego w sobie samochodu, bo półaktywny tempomat, który tutaj mamy, jest opcją, podobnie jak na przykład elektryczne zamykanie, otwieranie klapy bagażnika, czy te zegary, które po liftingu się pojawiły w tym aucie, cały wyświetlacz, on jest opcjonalny, seryjny, jest bardzo prosty wyświetlacz, również wirtualny, nie pokazujący prawdziwych zegarów już. No cóż, nie wiem, czy warto kupować te zegary jako opcję, bo to jest dosyć drogie. Fakt, że ona się łączy, zdaje się, właśnie z tą klapą z tyłu elektryczną, ale ja bym za to nie wydawał 6000 zł. Wydałbym na skrzynię automatyczną, ok, mimo że tradycyjnie dla Skody, dla grupy Volkswagena, skrzynia manualna, jej sprzęgło, siła wysprzęglika, precyzja prowadzenia przełożeń i tak dalej, i same przełożenia. Wszystko jest wyśmienite i bardzo przyjemnie się z tym jeździ, ale dwusprzęgłowy automat jest o wiele przyjemniejszy. Kosztuje mniej więcej tyle samo, co inne wirtualne zegary. Ja bym się nie zastanawiał chwili. To jest jedna ze zmian, jakie wprowadzono w ramach liftingu, obok łączności bezprzewodowej dla Apple CarPlay i Android Auto. Niewielkich zmian w kokpicie, nieznacznych zmian na zewnątrz. Zaraz, tu jest 80, proszę jechać 80, dobrze, na tempomacie. Niestety nie wprowadzono zmiany pod tytułem lepsze wyciszenie kabiny, a o to się aż prosi. Ja bym jednak poszedł w tym kierunku. Bo inną sprawą jest to, że w tej wersji napędowej, a to jest druga od dołu, nie 95, a 115 koni mechanicznych z silnika 1.0 trzycylindrowego, który dostał nowe oprogramowanie, jeździ bardzo, bardzo żwawo, jeździ za przyzwoite pieniądze, bo 6,5 litra, a przy tym reaguje na
dotykanie gazu, na wciskanie gazu natychmiast i absolutnie bezproblemowo. Za to się płaci 91 tysięcy z jakimś ogonem. Więc powiedzmy, że poniżej 100 tysięcy mielibyśmy już z 7-stopniowym automatem DSG. A podnoszenie, opuszczanie klapy ręcznie naprawdę dałbym radę w zamian za automat. Przy tym oprogramowaniu szczególnie, przy nowszym wyświetlaczu, przy lepszym interfejsie i przy już dwustrefowej automatycznej klimatyzacji w tej wersji. Generalnie połowa życia, trochę ponad połowy życia modelu i naprawdę bardzo, bardzo miłe ponownie zaskoczenie, bo tak jak mówiłem, zdążyłem zapomnieć, jaki to jest porządny samochód. No i chyba wjadę w tej chwili po prostu w ścianę wody. No nie wiem, tak to wyglądało z daleka. Jaki to jest porządny samochód, za jak przyzwoitą cenę, z jak ogromną ilością miejsca z tyłu. I przy tym oprogramowaniu tego silniczka to jest bardzo już ciekawa oferta, bo alternatywą jest 1.5 TSI 150 koni, który oczywiście jest bardzo wskazany, bo to jest naprawdę świetny silnik. Ale pytanie, co za co? Ja na przykład nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby postrzegać auto z małym silnikiem jako po prostu auto z małym silnikiem. Ze wszystkimi tego zaletami i wadami. Zaletą jest bardzo duża już różnica w cenie wobec 1.5. A na co dzień, biorąc pod uwagę, jak ogromnie zmienił się ten silnik przez samo oprogramowanie. Nie wiem, czy pamiętacie, mniej więcej 2 lata temu, chyba tak, opisywałem, jak ogromnie się różnią indyjskie wersje dokładnie takich samych samochodów, jakie znamy z Unii Europejskiej. Tylko że indyjskie nie były oprogramowane, jeśli chodzi o napęd, pod kątem WLTP, a co za tym idzie, tamte jeździły tak, jak teraz jeżdżą te. A nie udawały, że oszczędzają, na zasadzie, że dobra, i tak nie ma mowy o dynamice, to przynajmniej będziemy udawali, że w Excelu się zgadza. Nie zgadza się, bo wówczas Skoda czy Volkswagen upierały się, że przy 115-konnym trzycylindrowym silniku zużycie paliwa w aucie tej wielkości wynosi 3,9, 4,2. No, w Excelu się zgadzało. Realia były dokładnie takie same. Ponad 6 litrów, bo to musi palić ponad 6 litrów. Konie trzeba karmić. Teraz wreszcie przynajmniej nie opowiadają bredni i dla tej wersji silnikowej Skody Scali mamy w papierach średnie zużycie paliwa na poziomie 4,950. I to jest do przyjęcia całkowicie, bo to znaczy, że realia są o 20-23% wyższe zaledwie, a nie o 60, tak jak było poprzednio. Czyli powiedzmy WLTP plus VAT. Dobra, to jest do przyjęcia. A poza tym nie oszukujmy się. 6 litrów z niewielkim ogonem za samochód, który jest tak żwawy, który tak mile reaguje na wciskanie gazu, nie narzekałbym. A przy tym mówimy o naprawdę bardzo dobrym, dużym samochodzie kompaktowym,
którego się nikt nie spodziewa, widząc auto mniejsze od kompaktów konkurencji, mniejsze na długość. Auto, które nie robi wrażenia tak przestronnego, tak pojemnego, a jest. Z tym, że to trzeba sprawdzić samemu. Wielka szkoda, że nie ma już mowy o tym, żeby do takich samochodów Skoda oferowała genialny niegdysiejszy silnik 1.6 TDI, 105-konny diesel, który właściwie bardziej produkował paliwo niż je zużywał. No ale takie jest życie. Kilka idiotycznych zupełnie decyzji politycznych sprawiło, że znakomite silniki wysokoprężne zaczęły być traktowane jako wrogowie ludzkości i kuli ziemskiej. To jest absolutną brednią. No ale nie przeskoczymy. Dobrze, że chociaż jest jeszcze miejsce na takie samochody jak Skala. Dziękuję, do widzenia.